No to gramy, panie Michale. Ciekawe, co pan Michał przygotował. Na dzień dobry. Myśli pan Michał. O, będzie grał indyjską. Indyjską będzie grał. Obrony Grünfelda. Obrona Grünfelda też jest obroną indyjską. Przypominam, że wymyślił to Tartakower na cześć Hindusów. Na cześć tych Hindusów, co to tam grają z Cochranem, co ja te partie w końcówkach pionkowych i wieżowych dawałem. Tu mi się udało. Hetman D2, żeby nie było H6. Wieża C1, żeby stała na linii, którą przeciwnik mi otworzy. Nie rozumiem, zbiję tego piona. Nie rozumiem, więc bije. Nie można bić gońca na H5. Tu bronię twardo. W zasadzie to mógłbym pionem H3 atakować. Bronię twardo, ich zroszuję. Wieżę mam na linii C. Trzymam piona. I będę zdwajał wieży wzdłuż linii C. Nie gram. Nie wiem, dokąd ten hetman przyszedł. Ale na razie zroszuję. I nie mam gdzie uciec hetmanem. Niedobry człowiek mi tu zagrał. Nasadzę się na króla przeciwnika. Może zgapi się i wygram konisia. Atak z odsłony, szach z odsłony chcę mu zaproponować. Może pan Michał, chociaż pan Michał dobrze kombinuje. O, pani Dorota już prowadzi. Gratulujemy pani Dorocie prowadzenia w turnieju. H3 mam taki ruch zganiający gońca. Nie rozumiem tej kombinacji. Wpadam na siódemkę. Albo zdwajam wieżę, zdwajam wieżę. I teraz wpadam na dwie wieże. I zdwoiłem wieżę. I tu mam taki szwindel skoczek E5. Ale mogę zacząć od H3, żeby mieć lufcik. Lufcik mi się przyda. Koń stoi na bandzie. Straciłem wieżę. Ojej. Odbijam. I co? Ojej, czas straciłem. I muszę piona realizować. Napadnę na gońca. O. F4 i chcę królem przez F4 iść. Królem na F2. Na razie konika ograniczam. Tu zauważyłem, że niecny człowiek chce mi zabrać piona.
Idę. I uzyskam wolnego piona na linii H. I zagram E4. Ja naprawdę chcę zagrać E4 i chcę zagrać teraz pytanie, czym bić na E5? Wyganiam konisia. Tak. Biję na E5. Podciągam konisia. I tu robię wolnego piona. Bardzo to ładnie. Idę królem. Napadam na gońca. Technicznie. Tylko ojojoj, muszę grać szybciej. Proszę się nie zdenerwować, jak będę musiał zwolnić komentarze. Hop. Powoli ruchy się kończą. No przegram, zgapiłem się. Przegram, ja nieszczęsny, tak ładnie grałem. A tak ładnie grałem.
Pani, pan Michał, dziękuję panie Michale. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Radosław nie gra w turnieju. Dlaczego, panie Radosławie, pan nie gra? Dobry wieczór, panie Kamilu. Powodzenia, panie Dawidzie. Co to za nowa szachownica? No jest taka nowa szachownica na Liczesie. Podświetla mi się tam coś. No, w turnieju ja prowadzę w tej chwili, niespodziewanie. A zestaw figur...